dzisiejszym odcinku wraz z Zakrzakiem zawalczymy w OG Bingo. Wszystko polega na tym, że zagramy na trybie OG Reload i komu uda zdobyć się więcej linii lub też wypełni całe bingo, wygra ten odcinek. A komu to się uda, oglądajcie do samego końca. Pamiętajcie o kodzie Rafa to ja w sklepie i jeśli chcecie więcej bingo na tym kanale, zostawcie łapkę w górę. I oczywiście wbijajcie na mapę Red vs Blue. A więc widzowie, zaczynamy i ja muszę się mocno zastanowić, gdzie powinienem polecieć. I co ciekawe, jak ja sobie teraz tutaj wyleciałem, to zobaczyłem, że Zakrzak leci gdzieś właśnie w tamtą stronę mapy. Ja prawdopodobnie na początku nie polecę na Tilted Towers, dlatego, że pewnie tam będzie strefa, więc ja polecę na samym początku na przyjemny park. Tylko gorzej, jak ta strefa się tutaj skończy. Ej, nie uwierzycie, ale tu na środku nie dość, że mam 3 skrzynki, to w dodatku mam jeszcze lamę. Dlaczego nie ma lamy na bingo? Bo jej nie ma, no choinka. Tylko pytanie właśnie, co z tej lamy nam może wylecieć. Także otwieramy lamę i zobaczmy, co nam z niej tutaj wyleci. Dobra, mamy impulsy, mamy mały... Ej, ile tu mamy rzeczy na początku. Także możemy teraz odznaczyć impulsy, małe potki, crash pady małe. W dodatku mamy do tego dużą potkę i apteczki nie mamy, więc na samym początku już mamy 4 znalezione rzeczy. Prawdopodobnie Zakrzak nie będzie zadowolony. Jeśli chodzi o strefę, strefa jest na całej mapie jak na razie, ale wygląda na to, że te wykrzywione wieże tutaj faktycznie będą później w strefie, przynajmniej mam taką nadzieję. Mamy zieloną pompę i zielona pompa również jest nad moją głową, słuchajcie, więc możemy odznaczyć kolejną rzecz w bingo. Zobaczmy sobie, co mamy tutaj. Mamy zielonego hamera, niestety nie mamy. Mamy niebieskiego, więc jego nie odznaczamy. Zobaczmy tutaj, mamy zielony kałach. Dobra, widzowie, zielony kałach. Kolejna rzecz do odznaczenia. Ja tutaj się jeszcze podleczę. Ej, bardzo dobrze się to zaczyna. A więc widzowie, ja już wyskoczyłem w busa i jesteśmy dzisiaj na czym? No oczywiście na OG Bingo. No i ogółem nie wiem czemu, ale wybrałem miejscówkę Butne Mielizny. Kiedyś to były Butne Brzegi, widzowie. I pamiętam, jak latałem tutaj dobre 6 lat temu, nie? Tak, coś koło tego. I teraz tak, zobaczmy, co my mamy na tym bingo. Czy jest szary SMG? No wygląda na to, że nie ma. Czy jest zielona M-ka? Wygląda na to, że nie ma. No zaczynamy, widzowie, wyśmienicie. Ale za to mamy pierwszą skrzynkę, więc możemy sobie tą rzecz odznaczyć, ponieważ jest ona na bingo. Otwórzmy i przeczuwam, że będzie tu duża potka. Zobaczmy. No prawie, prawie. Nie odznaczamy niczego. Z tego co widzę, mamy dzisiaj naprawdę dużo broni, widzowie. Większość bingo są to przedmioty, więc muszę skupić się na pewno na otwieraniu skrzynek, bo bez tego, no bez tego to na pewno bingo przegram, dlatego że te itemy są tylko prawie ze skrzynek. Czy apteczka jest na bingo? Apteczki nie ma. Czy szara pompa jest? Również nie ma. Powie mi ktoś, gdzie są te skrzynki, które tak słychać? Dobra, mamy ją tutaj. Widzowie, otwórzmy skrzynię numer 2 i jest zielony kałach, więc mamy drugi przedmiot. Ja muszę pamiętać o tym, żeby zbierać tutaj rzeczy, które pozwolą mi na przechodzenie, więc weźmiemy sobie, nie dość, że weźmiemy sobie kulki, to weźmiemy apteczki, którymi w razie czego później będziemy mogli się leczyć. I słuchajcie, z tego co widzę, to mamy tutaj niebieski taktykal. I wiecie co? Ja może zrobię tak, że te niektóre rzeczy po prostu tutaj będę chować, no nie? Żeby Zakrzak ich nie znalazł, więc taktykala możemy sobie odznaczyć i kolejna... gromowa strzelba. Szkoda, bo myślałem, że to będzie, wiecie, chociaż nie. I nie ma żadnej szarej strzelby, jest niebieska. Mamy SMG-ka takiego. Tutaj mamy naprawdę bardzo dziwny loot. Ja dawno nie grałem OG Reloada. No, ale słuchajcie, no, wygląda to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Zabierzmy sobie jeszcze pady na później. I widzowie, jak wy chcecie uzupełnić swoje bingo, to mam dla was 3 rzeczy. Także, żeby je wypełnić, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wpiszcie jeszcze dziś kod Rafa, to ja w sklepie. Napiszcie w komentarzu oczywiście, czy wypełniliście bingo, więc zróbcie te wszystkie rzeczy. Widzowie, ulepszony ammo box, no nie, no to tam mamy zwykły w bingo, więc niestety nie mogę go chyba zaliczyć. W sensie pewnie mógłbym, ale, ale nie, bo nie jest ulepszony. Skrzynia numer 3 dzisiaj i dostaliśmy zwykły pistolet. To też nie jest na bingo, rewolwer też nie jest. Rafa, co ty żeś tu powkładał? Stary, ty, przecież tu nic nie da się odznaczyć. Ale może, widzowie, do 4 razy sztuka? Dokładnie tak, duża potka, proszę bardzo, odznaczamy przedmiot numer 3. Ale to jest w sumie dopiero przedmiot numer 3, więc lepiej się pośpieszmy. O, no i zobaczcie, ammo box, to akurat było proste, więc odznaczony. Tu są zrzuty, czemu ja o tym nie wiedziałem? Odznaczam sobie jeszcze automat. Proszę bardzo, mamy to, jest git. Tego, czego nie zauważyłem wcześniej, to tego, że mamy również na naszym bingo skrzynkę i skrzynkę z amunicją, więc skrzynkę odznaczamy teraz w tym momencie. Ej, pytanie, właśnie, ej, pytanie, jak ja tutaj,
jeśli mi się uda wypełnić całe bingo przed końcem meczu, to by było dosyć mocne. Także skrzynkę mamy odznaczoną i muszę znaleźć pojemnik z amunicją. Tylko czy jest tutaj coś takiego jak pojemnik z amunicją? No bo w sumie to powinienem już coś takiego znaleźć, ale jest tutaj również coś takiego jak właśnie pistolet maszynowy żądło, który właśnie teraz znika znad mojego... Ej, takiego łatwego bingo, to jest chyba najłatwiejsze bingo, jakie było. Mamy tutaj coś takiego jak właśnie automat i ten automat mamy znaleziony. Ej, naprawdę wygląda to nieźle. O, jest również pojemnik z amunicją, więc również pojemnik z amunicją możemy sobie odznaczyć. I z tego, co też widzę, mamy kolejny tutaj balonik, słuchajcie. Mamy kolejny, w sensie pierwszy balon, który znaleźliśmy. Także otwieramy, zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Mamy grappler i fioletową pompę. I tą pompę ja już muszę zabrać, bo to będzie rzadkie. Słuchajcie, także pompa i grappler również mamy do odznaczenia. Patrzcie, tego SMG też nie ma na bingo. Wolna, zwykła pompa jest na bingo, więc ją sobie odznaczamy. Proszę bardzo. I może nawet sobie ją wezmę, bo, no bo tą pompę się fajnie nosi, nie? Ona jest spoko do trzymania. I słuchajcie, kontynuujemy naszą podróż, tylko zatrzymajmy się może na te dwa chesty, bo dlaczego nie? To się nie przyda. Z tej skrzynki fioletowe kulki. Nice, odznaczamy. Widzowie, mamy zrzut numer jeden. Otwórzmy go i... sztuce. Aha, to nie jest sztucer na bingo. No nie gadaj, że Rafa sztucera nie dał, poważnie. No ale przynajmniej ten zielony karabin infantry rifle. No to chociaż jego mamy. Mamy tutaj kolejny tutaj karabin piechoty. Słuchajcie, karabin piechoty. Jego sobie tutaj może zostawimy na tą chwilę, więc jego możemy odznaczyć i lecimy dalej. Czy my tutaj coś jeszcze mamy? Mamy tutaj masę skrzynek. Skrzynek jest naprawdę bardzo dużo. Okej, widzowie, mamy małe potki, więc odznaczamy. Jest luks. Zaczyna to wyglądać... całkiem w porządku. Skrzynia przy kuchence do gotowania. Czy mamy coś związanego z gotowaniem? No nie do końca, ale otwórzmy tą skrzynię. I w ogóle teraz dopiero się skapiłem, że ja mam crashpady, które są na bingo, więc odznaczam poduszki. Czemu ja ich nie widziałem? Ej, czy on nie zauważył tutaj lamy? Czy on nie zauważył tutaj lamy? Dobra, widzowie, napiszcie w komentarzu Zakrzak, no nie wiem, co możemy tutaj napisać, Zakrzak przegrywa, coś takiego. Chodźmy na tiltedy, zobaczmy, ja mówiłem, że te tiltedy będą w strefie, więc ja teraz na luzie sobie mogę przejść na Tilted Towers i otwierać wszystkie rzeczy, których, patrzcie się, zielona snajperka. Dlaczego nie niebieska? Też pytanie, czy jest niebieska wersja, ale wydaje mi się, że no na 100% jest niebieska wersja. Widzowie, zrzucik numer jeden, numero uno, daj coś dobrego. Fioletowa wupa kulki. Poważnie, nic a nic z tego. Serio? Dobra, te zrzuty, naprawcie te zrzuty, co to w ogóle ma być, jak z tego nic nie leci przydatnego. Widzowie, zrzut numer dwa. Znowu nic mi. Ej, to jest porażka. No dajże coś, co potrzebuję. O, czy to jest ten SMG, co ja myślę? Dokładnie, widzowie, SMG Gunara. W sensie, on się chyba żądło nazywał, bo Gunara to był mityczny, ale odznaczony. Używamy kulek dalej i dobrze, że tych zrzutów jest tutaj naprawdę bardzo dużo, bo naprawdę brakuje mi takich mocno... Aha, dobra, tu był Zakrzak zielony, czy... Ej, patrzcie, co mi zostawił. Dobra, odznaczamy sobie to. Bardzo dobrze, Zakrzak, zrobiłeś. Mega się cieszę, że zostawiasz mi tutaj przedmioty do znalezienia. Kolejne zrzuty. Dobra, lecimy na Szczecin, jak to mówią widzowie. O, ulepszona skrzynka, to jednak jeszcze nie lecimy na Szczecin. Otwieramy skrzynię i fioletowy SMG, kulki, crashpady. Poważnie, nic. Ej, te zrzuty to są chyba ustawione specjalnie tak, żebym ja nie dostawał tego, co trzeba. No poważnie. Jaka jest szansa na to, że nie dostałem jeszcze tego, co potrzebuję? Ej, ale mamy za to kotwiczkę, którą sobie w tym momencie odznaczamy i w sumie do pierwszej linii brakuje mi jeszcze bardzo dużo. Ja nawet nie mam jednej linii, jak sobie tak patrzę teraz. Ja nawet nie mam jednej linii. W automatach nie masz żadnych przedmiotów do kupna. No, no dlaczego? Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego tutaj nie ma jakichś złotych, jakichś tam przedmiotów eleganckich? Dobra, przejdźmy sobie znowu w ten sam sposób. Mamy niebieski, co to będzie? Dobra, kałaszek niebieski niestety. Otwórzmy sobie tutaj kolejne rzeczy, albo wiecie co? Lećmy na zrzut, bo ten zrzut może nas tutaj naprawdę uratować i są to dwa zrzuty. Okej, rozwalamy sobie tutaj. Czekajcie, zabudujmy, bo on tu jest zaraz z boku, zobaczmy. I uwaga, czy jest... Ej, no nie ma, no...
come on, come on, no nie ma, nie ma. Ej, naprawdę, na samym początku uważałem to, że to jest najłatwiejsze bingo. A teraz totalnie cofam to, co powiedziałem. Zobaczcie, ile mam jeszcze rzeczy do znalezienia. Być może niektóre rzeczy z biegiem czasu zostały wycofane po prostu z gry. Nie mam już żadnego zielonego przedmiotu. Same niebieskie, fioletowe, złote, no i oczywiście mityczne, które są prawie nie do znalezienia. Tylko czemu lecą mi same zielone, chłopie? Ja się pytam, czemu same zielone? Jest wreszcie niebieski infantry. Widzowie, odznaczamy go. Po lewej stronie bingo odznaczone. Chociaż jedną linię, no ja, bo będzie wstyd jak, nie wiem co, widzowie, no jedna linia musi być. Skumajcie, widzowie, jedną rzecz. Dostałem masę fioletowych itemów, masę złotych, ale ani jednej rzeczy właśnie, która jest na bingo. Niech mi ktoś wytłumaczy, jak do tego doszło, bo ja naprawdę nie wiem. Ale gdzieś na pewno powinienem mieć tutaj jeszcze ognisko do znalezienia, ale starty zostaje właśnie wyłączone. Tutaj gdzieś mi się skrzynka pojawiła, albo nie wiem, co ja to zrobiłem, ale mamy kolejny zrzucik. Dobra, proszę państwa, proszę tutaj, proszę Zakrzak mi zostawić ten zrzut. Zowie mój, będzie mój. Dobra, mamy to, otwieramy, ale zabrałem pięknie. O nie, co tu jest? Czekajcie, sztucer? Nie, nie ma nic. Gościu, odejdź ode mnie. Słuchajcie, ja idę na lokację, chyba odpuszczam te zrzuty, bo otworzyłem chyba z 8 zrzutów właśnie i jak wiecie, nie dostałem dosłownie niczego. I teraz się tak jeszcze zastanawiam, gdzie ja powinienem iść, ponieważ tych skrzynek jest naprawdę cała masa, tylko lecą same zielone przedmioty z nich. Wcześniej mieliśmy niby jakieś tam fioletowe, ale niestety nie było to wystarczające. Zobaczmy tutaj. Okej, tutaj znowu nic nie ma. Czy tu coś będzie, proszę państwa? Ej, ja się kręcę. A to nie ten! To nie ten! No co to ma być? Ej, jest zrzut kolejny. Lecimy na niego. Dobra, widzowie, buduję skybase do tego zrzutu. Nie ma to tamto. Patrzcie na to. Robię to. Okej, jestem. Przejmuję mój zrzucik. Otwórzmy go i... Nie, no to jest naprawdę porażka. Młot fioletowy? Nie, nie zalicza się kulki. No to wiadomo, że już mam rewol... Ej, nic, widzowie, nie mam pytań. Nie, niesamowite. To bingo przejdzie do historii jako najbardziej pechowe bingo. Dobra, tu coś jeszcze powinniśmy mieć u góry. Niby tutaj coś nam wyleciało, ale znowu nic z tego. Znowu nic z tego. No co tu się dzieje? Być może powinienem po prostu skrzynki otwierać, bo ja naprawdę skupiłem się tutaj, wiecie. Skupiłem się mocno na zrzutach i te zrzuty totalnie mi nie oddały. Znalazłem niebieski przedmiot, znalazłem mamuta, tylko akurat na bingo jest on pokazany jako złoty. Ja tutaj z góry jeszcze muszę zobaczyć, czy tu gdzieś nie mamy ogniska. Tu prawdopodobnie powinniśmy mieć gdzieś ognisko. Dobra, widzowie, z tej skrzynki muszę dostać... Co muszę dostać? Złoty infantry rifle. Tak, prawie dostałem. Ale wyobraźcie sobie, jakbym teraz dostał na przykład mityczną albo egzotyczną skrzynkę. To bym... Z egzotycznej miałbym jedną linię, z mitycznej miałbym, no w sumie, zero linii w dalszym ciągu. Ale myślę, że dzięki temu wtedy i tak bym wygrał, bo szansa na znalezienie tego jest mega mała, a wątpię, że Rafa ma jakąkolwiek linię. Jakbym pokonał Rafę i zabrał mu na przykład jego złote przedmioty, to by się liczyło, no nie? No ja myślę, że jak najbardziej. Ja się tutaj podleczę, jeszcze sprawdzę, czy tutaj czasami czegoś nie mamy, no ale no niestety, wszystko tu już jest pootwierane. Krzyściutko tu już jest pootwierane. I nogi złamałem, co ja zrobiłem? Jak możecie zobaczyć po minimapie, strefa się zamyka, więc nie mamy gdzie szukać.